Hej Kasiemka, tutaj taka ciekawostka, monet 50 zł, banknot 50 zł z naszym Janem Pawłem II. Jest to, co ciekawe, emisja wydana przez Narodowy Bank Polski w bardzo niewielkiej ilości. Takie piękne. I dlaczego w takim pudełku? Pokryte jest 24-karatowym złotem. I żeby było śmieszniej, tym banknotem też można płacić w sklepie. No, czego ja nie polecam, no, złotem nie będziemy płacić w sklepie, no nie te czasy już. Tu mam jeden taki banknot. Tu odsłonię i tu wam pokażę. Gold banknoty, zaraz je tu rozłożymy. No i tak rozłożyłem te banknociki, tu jest 50 zł, wszystko pokryte szczerym złotem, 100 zł, 200 zł, a mi się ta ręka część po tej kawie, no. Tu jest 500, też oczywiście w 24-karatowym złocie, no i certyfikat. Tu podkręcamy na boki. Także tu są banknociki piękne w szczerym złocie. Certyfikatu nie będę odwracał. Jest też farba troszkę. No, certyfikat 500. Piękne, no, naprawdę piękne monety. Jak to zobaczyłem, wydałem trochę pieniędzy, nie powiem, bo wydałem, ale no, naprawdę piękne są. Wszystkim gościom pokazuję, co się interesują, to naprawdę są piękne. Każdy zachwala. No i co? Tu mam taki jeszcze segregator. Sam sobie robiłem. Nie wiem, co tu będzie, nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Tu są takie torebeczki na monety, banknoty. Nie chcą się przewalać. Tu mam banknoty z różnego świata, z całego świata, przepraszam, i monety. Tu na przykład są z Zoo Łódzkiego, bo byłem w Zoo Łódzkim, też kupiłem 4 monetki. Tu jest kolejna monetka. A, no właśnie. No ja tutaj tak robiłem, a to tu jest. To jest Zoo. Tu jest Matki Bożej Królowej. Tu jest kopalnia złota w Złotym Stoku. Bardzo polecam, bardzo fajne miejsce. To jest już następna monetka. Tu są monetki. Tu są monetki z takimi dziurkami. To są nie polskie. Bardzo fajne monetki. Tu jest ta taka jeszcze. Tu oczywiście z całego świata mam monety. Tu są kolejne moneciki. Na dole 10 kopiejek. To chyba u góry są ruble, ale nie jestem pewien. Nie znam rosyjskiego czy tam tych innych języków. Ale chyba ruble. Ruble. Tu są 3 kopiejki. Słabo widać, bo takie nabyłem. Nie, niestety w takim stanie. Tu są kopiejki z różnych lat, trochę lepsze, gorsze. No i tu, co mnie cieszy, tu mam 1 centówka z Kanady. 1 centówka. Różne są tutaj. O, wszystko z miedzi. Jest od 1960 roku do, tutaj zaraz znajdziemy, do 2002. No nie jest dużo, nie miałem więcej, ale tyle mi się udało nazbierać. Są w różnym stanie. Tu są monety włoskie. Zobaczcie. Tyle tych monet. To takich pięknych. Tu też są kolejne monety włoskie. Mam trochę tych monet. To jest moja pasja. O, tu są monety rzymskie. Zobaczcie, statki mają.
każdy ma jakiś rewers. Tu są, co mnie cieszy, największy mój rarytas, prawie jeden z większych. Monety tak są jednocentówki z USA od roku 1927, czyli przed wojną secesyjną. Taka ciekawostka. Te dwie monety były bite podczas wojny secesyjnej. Tak rozmawiałem z moimi znajomymi, można powiedzieć, którzy są w USA, to w takim stanie te dwie monety są bardzo dużo warte. Bo to jest wielki rarytas, naprawdę wielki rarytas, bo tych monet jest bardzo mało, poginęły. I zobaczcie, wszystkie są z miedzi, z brązu porobione monetki, a te dwie nie. Ta jest z czystego srebra, a ta jest z domieszką czegoś, bo brakowało im metali na po prostu, no brakowało im metali podczas tej wojny i to się udało mnie zdobyć. I powiem szczerze, wielkim szoku byłem i oczywiście tu, tak jak widać, nie wiem czy tu będzie widać, monety są, widzicie tą D literkę, to jest mennica, tu oznaczenie mennicy, może inaczej, może tak, o, tą ręką, to jest oznaczenie mennicy. Jest D, jest F, no wiadomo z którego stanu, żeby nie było można pomylić, to tak jak mówiłem, od 1927 roku, tutaj jest 1943, no dwa razy 43, tu mam dalej jednocentóweczki, coraz nowsze, coraz lepiej świecą, tu są kolejne. I tu do roku, tu, do 2015. Tu moja kolekcja się skończyła. I jednocentówek. No ale i tak, bardzo ładne. Tu są monety niemieckie, Pfennigi. Jeden Pfennig, dwa Pfennigi. To tak jak u nas, nie, chyba jeden grosz, nie pamiętam. Tu kolejne niemieckie monetki, 50 pfennig, ta jest ze srebra, a nie, te są aluminiowe, ta jest domieszka i ta jest srebrna moneta, też dużo warta, z 1906 roku, 1906 rok, przepraszam, tak, także są. Tu mamy kolejne niemieckie monety, marki. Tak. Tu jest też jakaś ich okolicznościowa monetka. No i co? No i tu nasze polskie monetki. Zobaczcie, 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy. Zobaczcie jak się różnią. 5 groszy duże, mosiężne, 5 złote aluminiowe i tu takie 5 groszy, znaczy tu też 5 groszy kolejne, tu kolejne 5-groszówki, 10-groszówki, jak się różnią. To są monety PRL-u, bardzo piękne. Tu mamy kolejne, tu już złotóweczki. Nasze złotóweczki, złotóweczki, złotóweczki i 2 złote. 2 złote z jagodami, to się tak mówi. Nie mam tych, oczywiście tych lepszych, nigdzie nie mogę dostać. Zobaczcie tutaj, jakie 1 złoty jest małe. 1 złoty, tu 2 złote. I automatycznie tu 2 złote też. Tu jest 5 złotych i tu 5 złotych. Były wybijane, jak widzicie, z aluminium. Tu jest miedź z chyba z brązem, tu są mosiężne, słabo widać, ale tu są mosiężne, tu odwracamy i tu kolejne polskie monety, to też okolicznościowe, bo tu już były kiedyś wydawane,
widać 40 lat PRL-u, to dawali tylko nielicznym ludziom, co akurat dostałem od dziadków. Są. Ej, tu są kolejne. A zobaczcie nominały. 20 zł, 100 zł, 50 zł, 500 zł, 1000 zł. No i tu 5 zł, ta taka duża. Ale nominał. 1000 tu. 1000 zł w jednej monecie. Tak, jak tu mam 5-złotówki z rybakiem. Tu są kolejne monetki. No nasze polskie. 20 zł. Tu kolejne. Oczywiście wszystko latami poukładane. Tu są też monetki. Chciałem zrobić to trochę inaczej. A tu się przykurzyło. Tu taka monetka. Kolejne monetki. Tu taka monetka. 2 dukaty. No i 1 grosz współczesny. I tu 2 grosze współczesne. Także mam taką moją kolekcję. Jeszcze chyba gdzieś. A tu są certyfikaty. No nie, tu już nie ma. Mam to taką kolekcję. I mam jeszcze większe kolekcje. Zapraszam też do oglądania pozostałych filmów. Ewentualnie jak ktoś chce wspomóc moją kolekcję, zostawię maila pod spodem, gdzie można coś wysłać, możemy się jakoś dogadać. Mam też wiele innych monet, mam też trochę 2 złotówek tych okolicznościowych, które były w którymś innym odcinku, to mam też oczywiście trochę im na wymianę, trochę innych, ewentualnie na sprzedaż. I myślę, że w końcu będę robił z tym porządek. Także wielkie dzięki, komu się podobało, łapkę do góry, jak nie łapka w dół. Pozdrawiam, trzymajcie się.